Witam wszystkich tutaj ślepy z ekipy Gierniżon.pl. Oglądacie właśnie nasz nowy cykl programów, a konkretnie mojej osoby, ponieważ Pilar nie podobało mu się, że on tylko robi premiery i nic więcej się nie dzieje poza pozostałym programem. Więc tak, ja będę prowadził taki program, który będzie pojawiał się cyklicznie gdzieś w połowie miesiąca. Będzie on mówił o hardware and software. No, nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, o co chodzi. I będę mówił o tym, co nowego, co w ostatnim miesiącu się pojawiło, ale również o tym, znaczy ogólna rozmowa o jakiejś konkretnej rzeczy, którą akurat sobie wybiorę, chyba że coś podeślecie, to wtedy akurat to. Ktoś podesłał sprawę dysków, tym również się zajmę, dlaczego by nie. Więc tak, zaczynamy i to będzie premierowy odcinek. Następny pojawi się gdzieś w połowie grudnia i tak będzie co miesiąc się pojawiał, więc zaczynamy. No to najpierw wywołany temat, czyli dyski twarde. Jak pewnie większość z Was słyszała, w Tajlandii niestety powódź była chyba największa od 50 lat, jeśli dobrze pamiętam. No i co się stało tak naprawdę? Powódź jest w głównej części miasta, w ich stolicy. I tam jest główna fabryka, która tworzy właśnie te dyski twarde. No i niestety przez to ceny rosną. Niestety aż tak, że dysk, który kupiłem 2 lata temu, co będziecie mogli widzieć na końcu, czyli 750 GB, kosztuje teraz gdzieś około 500 zł chyba, a ja kupiłem po 200 zł. No niestety, prawa rynku, spekulanci i tak dalej działają. Każdy chce też na tym zarobić. No, na czymś muszą sobie odbić koszty, ponieważ dyski, które będą przychodziły, będą znacznie droższe, ponieważ chyba tam teraz ta produkcja nie trwa. Próbują chronić tą firmę, czy im się udało, czy nie. Jakieś informacje stamtąd nie dochodzą. Ciągle tam ciężka sprawa jest, no i musimy czekać, a dyski twarde jak są drogie, tak będą jeszcze dość długi czas, niestety. A dlaczego powiedziałem, że na końcu zobaczycie mój dysk twardy, między innymi? Ponieważ Pilar w tym właśnie programie wymyślał, że każdy z nas, redaktorów Gierniżon.pl, pokaże swój sprzęt, który posiada. Czyli głównie komputery i jak one wyglądają od środka. Będą też omówione, ceny będziecie mogli widzieć na dole, albo ja sam coś powiem mniej więcej o tym. Zaczniemy oczywiście ode mnie, no i będziecie mogli sobie na końcu programu zobaczyć, co ja posiadam, nie chwaląc się. W sumie tak, ja mam dość nowe części. Pilar sobie kupił nowy komputer, Shido, którego mogliście widzieć w filmikach retro, dopiero dzisiaj właśnie sobie, dzisiaj, gdzie robię ten filmik, czyli to jest piątek, kupił sobie całkiem nowy komputer, więc czemu się nie chwalić, że tak powiem. Będziecie mogli zobaczyć każdego z osobna, co posiada. Mam nadzieję, że oprócz mnie reszta też dostarczy filmiki i będziecie mogli zobaczyć, a nie tak, że ja po prostu wam powiem albo mignie informacja, co kto ma. Ale to jeszcze zobaczymy. Także bądźcie czujni. Teraz będzie krótka informacja, a raczej wywód o telewizorach. Pewnie sami posiadacie, pewnie już nawet telewizor HD czy coś takiego, nawet 3D może niektórzy posiadają i zapewne niektórzy z Was zauważyli, że coraz więcej się do nich dodaje. Coś takiego jak YouTube, przeglądarka to już bardzo rzadko, ale takie pojęcie jak Smart TV pewnie już Wam coś mówi. A Ipla tym bardziej, która jest już dodawana do prawie każdego telewizora, który posiada również YouTube. Mianowicie telewizja TVN, znaczy telewizja Grupa N, a w której skład chodzi TVN sam w sobie, podpisała umowę z Sony na to, żeby w ich telewizorach również pojawiała się specjalna aplikacja, coś jak Ipla, nie że na żywo będziemy mogli oglądać, tylko właśnie tak jakby powtórki tejże aplikacji na telewizorze. Ale co ciekawsze, bo po co o takim głupstwie bym mówił, również w telefonach od Sony Ericsson Xperia dokładnie pojawi się również taka aplikacja i będziemy mogli sobie bezproblemowo oglądać również
również programy, ale oczywiście musimy być raczej podłączeni z Wi-Fi, chyba że ktoś ma net w komórce i to taki dość mocniejszy. Ale powinniśmy mieć, nawet nie wiem czy w kwocie abonamentu, telewizję w naszych komórkach już od jakiegoś czasu, ponieważ ona rzeczywiście w Polsce u nas jest, co niektórzy pewnie nie wiedzą. Tak, jest jeden z operatorów, już nie pamiętam jaki, bo nie z tej czwórki głównej, czyli Play Orange, Plus i T-Mobile. Jest ta funkcja, ale niestety ta główna czwórka, jakby to powiedzieć, wywala z rynku to coś. U nich też powinno być, ale nie chcą chamy zapłacić za to, żeby u nich było. Może brzydko powiedzą, mam nadzieję, że nikt do mnie wiadomości nie napisze jakiejś, że obrażam operatorów czy coś takiego. Zobaczymy. Ale nie ma u nas tego. Czy słyszał ktoś o tym? Nie. Może pojedyncze osoby. Ale no właśnie, nie ma tego u nas. W komórkach powinniśmy sobie w tramwaju czy w autobusie, poza naszym krajem to jest normalne. Ale u nas nikt o tym nie słyszał, jak już powiedziałem chyba kilkakrotnie, przepraszam. Ale niestety oni nie chcą podpisać umowy z tą organizacją. I w konsekwencji u nas czegoś takiego nie ma, bo ta firma wygrała przetarg, a oni by musieli odkupić prawa do tego. A jak wiemy wszyscy dobrze, nie ma u nas tego i co najwyżej możemy skorzystać w naszym kraju z bardzo drogiego internetu. Co najwyżej, jeśli ktoś już ma, to raczej sobie wejdzie na jakąś stronkę i tyle, a o YouTubie to chyba nikt nie myśli podczas podróży i nie będącym pod zasięgiem Wi-Fi. Na pewno. Brnąc w komórki, zapewne wielu z Was kojarzy taki system operacyjny jak Android. Coraz częściej już u nas w Polsce również on jest i w naszych telefonach się pojawia, a raczej smartfonach. Już tak ładniej mówić. I samo ta nazwa smartfon chyba przez to, że jakiś telefon się tak nazywa, to kosztuje więcej. Może tak, może nie. Ale teraz wyszła nowa wersja, no nie tak teraz, tylko niedawno wyszła wersja nowa tegoż systemu o nazwie Ice Cream Sandwich z numerkiem 4.0, już jest w sumie 4.01, coś albo 4.1, coś takiego. Ale premierę tegoż telefonu zapoczątkował wyjście telefon w kolaboracji z Samsungiem i Google o nazwie Samsung Galaxy Nexus. Czasem dodaje się też Prime, bo tak w sumie miał się chyba nazywać, ale zazwyczaj jest usuwany ta nazwa, no mniejsza. No dziwny na numerek 4.0, prawda? Niektórzy mają w swoich telefonach 2 coś, ale te z numerem 3, ten system, cały czas o systemie mówię, był zarezerwowany dla tabletów. I teraz będzie ujednolicenie tabletów i komórek, będą oba miały numerki 4. No to mało kogo interesuje, ale co tam w sumie wnosi? To lepiej już sobie popatrzeć każdemu z osobna, bo jest tego trochę. Wygląd się przede wszystkim zmienia, to na pierwszy rzut oka będzie można zauważyć i w sumie odchodzi się, pewnie wielu z Was zauważyło, że telefony z Androidem posiadają 4 przyciski. Teraz jak mamy 4, odejmujemy jeden, mamy 3. Żeby ta jakoś zmienili i odchodzi się od jakichś przycisków fizycznych i raczej będą ekranowe. Takie są zalecane, ale nie musi nikt do tego wagi przecież brać, nie? Ale czy twój telefon dostanie aktualizację do tegoż Androida? To są, trzeba zauważyć samemu, znaczy poszukać samemu, nie tyle zauważyć. Ale czy warto jest, to już pozostawiam każdemu z osobna. Wielu zmian tak naprawdę takich rewolucyjnych nie ma.
Każdemu tu na myśl chyba rewolucyjny może przyjdzie Siri w iPhone'ie, ale to też nie jest niczym nowym, to już na Androidzie było w niektórych aplikacjach, ale nie aż tak dobrze zrobionego. Jutrzejszego dnia odbędzie się wielki finał cybersportu w Krakowie, on się odbędzie w Multikinie. Multikino w Krakowie jest tylko jedno, więc jakby ktoś akurat był przejazdem, to problemu u taksówkarza mieć nie będzie. Więc tak, o godzinie 11 już cała impreza się zaczyna i będzie mógł każdy ze swoim teamem bądź solo, zależy w jaką grę oczywiście, wziąć w tymże udział. Tak jak na przykład w Counter-Strike'u 1.6, czyli standard, wszędzie w jakichś turniejach się pojawia. 5 osób, jazda, ci co chcą wziąć udział wiedzą o co chodzi. Ale również będzie można wziąć w turnieju otwartym Battlefield 3, w Formule 1, FIFA 12 na PlayStation 3, więc będzie w co pograć. Oczywiście nagrody będą pokaźne, także jest o co grać, takie jak laptopy, różne słuchawki, to standard, ale bogato jest. Ale co chyba ważniejsze dla mnie, po pierwsze, będzie sielanka cała nasza polska klanowa i nie tylko, to jak w Counter-Strike'u dzisiaj, znaczy jutro, już tam jestem myślami, odbędzie się finał, najpierw rozgrywki, później finał, w Counter-Strike'u będzie on o godzinie 19.10. I oczywiście będzie nasz najlepszy polski team, który teraz zwie się EGEN, ponieważ znowu nie mają organizacji. Ale o kogo chodzi? Jak powiem, że chodzi o Filipa Neokupskiego i całą jego klanówkę, to będzie wiadomo o co chodzi. O kogo chodzi też. I będzie oczywiście Benku Delta i Fear Factory, także będzie co oglądać naprawdę, samemu też będzie można wziąć udział. Quake Live tak samo, o godzinie 16 będzie finał. Na te dwa finały na pewno będę, więc będziecie mogli mnie spotkać, z kamerką tam będę. Za chwilę będę ją ładował, tak specjalnie ją też rozładowuję i gadam jak najęty. Ale na jutro będzie wszystko pięknie, ładnie, kamerka będzie, ja będę. Oczywiście kto nie będzie, to zapraszam na stronę cybersport.pl. Tam będzie cały czas live, taka telewizja będzie, że będzie można oglądać, co tam się dzieje, podglądać scenę. Mam nadzieję, że fanów również, może tam się gdzieś załapię, jeśli się zmieszczę w kadr. Ale ja za swoją karką będę łaził, będę przeglądał co tam, kto wystawił, będzie można sobie pograć w nowego Counter-Strike'a Global Offensive, czyli tego powoli zmierzającego od Valve nowego Counter-Strike'a, na który wiele ludzi czeka. Będzie w wersji beta oczywiście, ale od wczorajszego dnia już, czy przedwczoraj, ci, którzy posiadają klucz, mogą sobie pograć w nieco troszkę nowszą wersję tejże gry niż ta, która będzie tam teraz nadchodzi pora na konsoleczkę. Tak oto wysunął się spod biurka Xboxik. To jest wersja arcade. Można poznać po tym, że jest biała obudowa napędu. To oczywiście pewnie wszyscy, co posiadają Xboxa, wiedzą, ale to dla tych, którzy posiadają PlayStation, żeby mogli sobie tak o zauważyć co jak. Biały kontroler, po drugiej stronie czarny pożyczony z Elita. A tutaj leży drugi Xbox 360, tym razem premium. Ale nie jest on niestety mój, tylko to jest na przetrzymanie. O, tak ono to wygląda. Tutaj mamy taki, a może inaczej. O, taki szarawy dysk, 60-gigabajtowy. Ja za to mam, co mogliście chyba zauważyć, pewnie już zauważyliście, taki czarnawy z Elita kupiony, bo ponieważ wersja arcade nie posiada
oczywiście dysku twardego, a to był kupiony dysk na Allegro. W cenie już nie pamiętam jakiej, bo to już było z rok temu. A tutaj pojawił się ni stąd, ni zowąd Game Boy Advance, taki ładnie obkrojony przez braciszka. Jak on wygląda, to niczym nowym dla nikogo nie będzie. A jaka tutaj jest gra? Jakieś zielone, pewnie jakieś cudactwo. Pokemonki. O, tak one wyglądają. No i jak zapowiadałem, tak też czynię. Oto i mój komputerek podczas pracy. Troszeczkę słyszycie, jak huczy zasilaczek, ale to po przekręceniu, a nie wyłączyłem komputerka, bo po co? W sumie, jak udało mi się ładnie położyć, to na szczęście się nie wyłączył, ale dobra, mniejsza o to. Czyli tak, tutaj zaczynamy od karty graficznej. Co widzicie, firmy VTX, o, z taką ładną panią, która promuje Radeony. Jak widzicie, Radeon HD 6950 podczas pracy. Dwa wentylatorki. Może już nie tak znowu dużo nie robi takiego oszołomienia, że tak powiem. Teraz już 3 to standard. Tutaj widać trochę zakurzone wejścia do zasilania. Jeden jest od zasilacza, ten tutaj z tej strony, a drugi jest przez przejściówki. Takie o, ponieważ zasilacz już ma 2 lata. Wygląda on tak, OCZ Technology, i ma tylko jedno wyjście do karty graficznej 6-pinowe. Tutaj kręci się wiatraczek od procesora AMD Phenom 64-bitowy 6950, czterordzeniowy, jeden rdzeń 2-3. Płyta to jest Gigabajta, dokładnej nazwy to nie pamiętam. Gdzieś tu powinno pisać, ale teraz nie znajdę. Tutaj działają sobie ramy, trzy kości. Na tych żółtych wejściach to są dwie dwugigówki, czyli cztery razy na tych dwóch to są 800 MHz. I tutaj na tej czerwonej jest 1 gigowa, też 800 MHz. Wszystkie trzy są firmy Goodram. I w sumie co by tu jeszcze powiedzieć, no dysk twardy to tak tylko zerknąć, 750 GB. Jeszcze stary napęd na dyskietki, który po podłączeniu strasznie huczy, ale on już ma 5 lat, zakurzony też dość mocno. No i nagrywarka LG. A obudowa wygląda tak, ma tyle lat, ile stacja dyskietek, też 5. No, wygląda tak, tutaj naklejeczka AMD Phenom, naklejka Gigabajta i tam w serwisie, którym był składany, Wodipol. No i to wszystko. Wygląda z góry on tak. A następna kolej na pokazanie swojego sprzętu, który nie tak dawno kupił, będzie Pilar. Także czekajcie na następnego filmiku. Pojawi się gdzieś w połowie tego miesiąca. Dzięki za obejrzenie i zapraszam oczywiście na naszą stronę giernizon.pl. To tyle ode mnie. Na razie.